Wie w GKS-ie znowu Marek Koniarek. 35-letni piłkarz powrócił do klubu, w którym zaczynał pierwszoligową karierę. W meczu z Odrą Wodzisław Koniarek przypomniał się katowickiej publiczności. Kibice oczekują ode mnie na pewno takiej gry, jak grałem kiedyś. Ja, człowiek jest 10 lat starszy, 12, to już nie jest tak, ale trymę miałem straszną. No. Obecność Koniarka uskrzydliła piłkarzy GKS, którzy rozgromili Odrę Wodzisław 5-1. Seria bramek rozpoczęła się od 8 minuty po fatalnym błędzie bramkarza Pawła Primela. Gospodarze zdobyli prowadzenie. Trudno zrozumieć, jak tak doświadczony bramkarz mógł przepuścić do siatki strzał debiutującego w barwach GKS-u Litwina Prekszajtisa. Potem w ciągu 2 minut katowiczanie strzelili 2 bramki. Tomasz Moskal wykorzystał doskonałe podanie Sławomira Wojciechowskiego i było 2-0. A w 21 minucie Marek Koniarek podwyższy na 3-0. Bramka ta padła ze spalonego, sędziowie nie zareagowali. Podanie do Marka Koniarka, pusta bramka i Koniarek zdobywa po 1,5-rocznej przerwie kolejną bramkę w swoich występach ligowych. Jest to 102 gol tego piłkarza w historii jego gry w polskiej ekstraklasie. Ryszard Wieczorek zdobył bramkę tuż przed końcem pierwszej części i Odra Wodzisław przegrywała po pierwszej połowie 1-3. W drugiej części Odra Wodzisław rzuciła się do ataku, ale spotykała się z klasycznymi kontrami katowiczan. Tomasz Moskal zdobywa głową 4. bramkę. 2 bramki tego piłkarza w tym meczu. Ostatni raz 2 gole zdobył w meczu, kiedy grał w barwach Śląska Wrocław, właśnie przeciwko Odrze Wodzisław. I ostatni, 5. gol zdobyty przez Sławomira Wojciechowskiego po silnym uderzeniu lewą nogą. Zasłużona wygrana gospodarzy 5-1.